Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej mołdawiańskiej kampanii. Tak więc zobaczymy, co dzisiaj czeka naszego młodego króla Jakowa. Jakoś przetrwał ten okres młodości, więc to jest dobre. Powiedzmy, że wszystko co najlepsze do naszego dworu. Kurde, w Bizancjum niekończąca się wojna. Na pograniczu Węgier i Bawarii jakieś zarazy, zresztą na Pomorzu też. U nas w miarę spokojnie w tej chwili. Powinniśmy dożyć dorosłości zaraz. Kolejni katolicy wikingowie nas zamierzają odwiedzić. No, raczej się ich nie obawiamy. Mamy dosyć rezerw. 8000 zbrojnych. To pokonamy ich jak zawsze. Poprawmy trochę relacje. No i czekamy, skąd nadejdzie dziadostwo. Spróbujmy, to największa szansa na jakieś powodzenie. Ach, niestety nie wyszło. Tutaj też rozdaliśmy trochę ziem na Węgrzech. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W sumie coś wchłaniamy. Tak, tutaj. Chociaż na tę chwilę bardziej bym się skupił chyba na Transylwanii, która dla nas ważniejsza. Gdzie się Normandziści pojawili? Czy Nordycy w sumie, nie Normandzi. Okej. Zakon wolny, ale... A no fakt, bo oni są katolikami. I teraz nie można ich potraktować zakonem. No dobra, zainwestujmy w to. Stać nas jeszcze. Kto dowodzi? Jakiś rycerz. To jest mąż, który naszej krewniaczki. Niech się nawróci. I ruszamy. Władca to nie wygląda na garbatego, a na utuczonego, bym powiedział. No, ale zobaczymy, co z tego będzie. Beznadziejstwo wyprodukowałam. Ale próbujmy. Prędzej czy później coś dobrego się trafi. Na pewno tu byśmy chcieli wyrównać granice. No może tutaj to nie, bo to nasi, ale tu na pewno. To jest nasz wuj. Chyba nie? Nie wuj? Ciężko, to wszystko nasi krewni, ale nie pamiętam, kto jest kim w tej chwili. Bo przeskoczyły dwa pokolenia. Nasz poprzedni władca żył tak długo, że praktycznie dwa pokolenia w międzyczasie minęły. Dobra, inwestujemy dalej w projekt, już mówię. Nie będziemy się w pół kroku wycofywać. Kolejne dzieci w dynastii, zaręczyny. Nie, poszukajmy jakiegoś ciekawszego, bo tu sojuszu i tak z tego nie będzie. Roszczenia do Bułgarii ma, ale czy ja chcę tą Bułgarię? Nie, Bułgaria jest nasza, więc to trochę bez sensu. Ten stary i z końca świata jakiś
winowierca. Darujemy go. Czyli na klasycznie wojownika jakiegoś. Duńczyk w sumie. Niech będzie. Za nisko urodzony, ale co to. W razie poczekamy chwilę. Miecz Mahometa niestety jako niemuzułmaną nam się niespecjalnie przyda. A tymczasem zbliża się nasza dorosłość. I wraca. No, całkiem niezły jest, jeżeli chodzi o dyplomację. Myślę, że skupimy się na takiej klasycznej dyplomacji po prostu. No i chcemy przejąć władzę. Chcemy, żeby nam oddała władzę, ale ona może nie być zbyt chętna. Postawmy na naszą pobożność. I udało się. Teraz nie jesteśmy w stanie w pełni zarządzać wszystkim, co nie jest idealne. Ale może po ślubie będzie lepiej. Ja dożyję, bo widzę tutaj problemy są. Oczywiście jesteśmy głową kultury. A wiecie co, zróbmy na początek ucztę z okazji naszej, powiedzmy, koronacji. Może w Kijowie. Kijów jest najlepiej dostosowany do wyprawienia uczty. Kogo byśmy zaprosili? W sumie... Wolałbym księżulka, ale go tu nie widzę. Jest, dajmy patriarchę. To zawsze uważam dobre podbudować sobie trochę relacje. No, już też wyglądamy na bardziej nowoczesnego władcę. Chyba się era zmieniła. Nad jaką technologią pracujemy w tej chwili? Tu jest wszystko. A, nad większą kontrolą, super. To mi się podoba. No. Tańcowniki. Wasale składają hołdy. No i zobaczymy, co nas czeka. Nie będę ci rozdawał artefaktów. Dobra, spróbujmy jej pomóc. Skupmy się na relacjach, to na początku jest bardzo ważne, żeby władca był lubiany i oczywiście toast za księżulka. Niewiele się wydarzyło, ale też powiedzmy nic złego się nie wydarzyło, to też jest sukcesem. Walczy z Rysiem. Władca jest średnim wojownikiem, to gdzie on tu jest? Tu. A, powinien sobie poradzić. Ach, niestety, jeszcze raz podziabał. Spróbujmy przekonać do lepszego zarządzania. Bardzo dobrze. I tak, zorganizujmy spotkanie z prezydentami. Nie będziemy w to
ingerować, tu między nimi te granice są. Same jakby jakieś złe intencje bez dowodów nie są dowodem, że on to rzeczywiście zrobił. No dobra, niech sobie coś tam wybierze i załatwi kwestię niefunkcjonującego biznesu w rejonie. O, to podniosło trochę, widzę, sławę naszego dworu. Wszyscy by chcieli naszych ziem. No to musi zostać zdobyte. W sumie to ja wolę mieć, na nie gdzieś on zaraz przegra. Więc kurde, nie wiem, czy warto nawet. Po prostu to zdobądźmy i tyle. Już się ale spodziewam, że po prostu zajmiemy i nie wiem, nic nie przybędzie na odsiecz. Jest duża szansa na to. Co to za wojna? Wewnętrzna. Powinniśmy jednak pomóc w tej sytuacji. To jest nasza rodzina, co by nie mówić. Trochę wolniej, ale się szybciej rozwinie, co jest na plus. To kurde jest Zaporoże, oczywiście Zaporoża nie będę atakował przecież. No, legendarne umiejętności, co wyjdzie, zaraz się przekonamy. Najpierw musi się tamten bałagan zakończyć. Tylko tu widzę, ściągają siły wroga. Aresztował naszą ciotkę. To mi się nie podoba. Zapłacimy za nią. O, dyszka, to na pewno zapłacimy. Tu jest sporo jakichś wojsk najemnych. To mi się nie podoba. Ach, nasz władca jest ufny. Czy on się wymieni? Więc mi źle wyjdzie. Ale trudno, taki jego charakter. To naprawmy. To było niezłe. No ale mamy i tak lepszą, więc nie będę tu rozpaczał, a tych się pozbędę dwóch, bo to... No niestety, my no gramy zgodnie z charakterem władcy, wiedziałem, że to jest zła decyzja, ale... Brak wojsk zawodowych przesądził o klęsce, to mówię, kurde, jest nas dwa razy więcej. Dobra, czy to nie jest tragedia, bo mówię, to jest taka armia... z poboru, tu są nasze główne siły. Tu stanowią trzon. Teraz się połączą i będą w stanie wykonać kontrofensywę. Nie wiem, gdzieś roszczenia sobie zrobiliśmy, nie pamiętam gdzie. Tam akurat mi średnio potrzebne. No nic, wolałbym, żeby nasi tu nie przegrali. O, będziemy mieli przyjaciela. No dobra.
kiepskie te przedmioty, więc powiedzmy, że ten zużyć na próbę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz już główne siły tutaj powinny zrobić porządek z tymi rebeliantami. Herezja. Okej. Ten zdrajca, nie dość, że zdrajca, to jeszcze heretyk. Jak to wygląda od strony religijnej teraz? Sporo tego się tutaj pojawiło u nas. Spróbujmy tu przekonać naszych wasali, że to nie jest dobry pomysł. Wydaje się, że się udaje. Temu to w ogóle bym odebrał ten Turów i przekazał dalej. Oblegamy wrogą stolicę. Jak chcę ją wydać nam na dwór, to nie będę narzekał. O, jestem pod wrażeniem. Kolega się spisał, trzeba mu to oddać. Jeden z lepszych przedmiotów, jaki mamy, a się nie zapowiadał nawet. Stolica zdrajcy padnie. O, ty też jesteś przeciwko nam. Postawmy w taką klasyczną dyplomację. Się tam. Ach, braki żywności nas bolą. No ale zanosi się na generalną bitwę. I zaprzyjaźniamy się chyba z nią. Tak. Całkiem niezłe zwycięstwo. Ach, my. Brzydki przydomek krzywo grzbitego. No nie, coś widzę, medyk chyba nie ogarnął sprawy. A nie, ogarnął, dobrze. Dobra, to wygrane. Hołdy. Rozbijmy ich ponownie tutaj i na trochę odeślemy chyba armię, żeby zdążyła się zregenerować. Co oni nam zajęli? Nie wiem. A, tu przylas. No dobra, czy muszę go po prostu zatłuc? A w międzyczasie czas na wesele. Nie będziemy przesadzać jakoś z rozrzutnością. Tego dziada potrzeba ubić tutaj. Czy on chce podjąć bitwę? W sumie dobrze. Kolejne dzieci z naszej dynastii. Sprawda, jakby się mąż przydał. Bo będzie skandal. Dobry zarządca potencjalnie, chociaż ten mi bardziej odpowiada, bo jest jeszcze i zarządcą, i potencjalnie dobrym wojownikiem. I a propos wojowników, zobaczmy też tu. Musimy trochę poczekać. No dobra, w generalnej bitwie go zmiażdżyliśmy. W sumie zostało odzyskać to jedną z prowincji i mamy wygraną.
A tymczasem zbliża się ślub. Stwierdźmy, że jest dla nas perfekcyjna, co tam? No, to chyba jej brat. Spróbujmy znaleźć z nim jakieś wspólne tematy. Wydaje się, że jest duża szansa. No to jest plus bycia dyplomatą. O, i widzę, zrobiliśmy doskonałe wrażenie na naszej kobitce. Jest jej siostra, dobra. Przyjmiemy to trochę agresywnie, bo to jest szczery, nie będzie tutaj wymawiał, że jest dobrze, jak jest źle w ich stosunkach. Oczywiście godzimy się na ślub. Dyplomacja, ale z kim lepiej? W sumie z tym z królem Ruslanem. Dobra, to mało ważne. O, lepsze stosunki z wszystkimi. Dalej Ruslan, to po nas. O, że wojna się skończyła szybciej niż zakładałem. Teraz te ziemię przekażemy jej. Nie wiem, czy ona się w ogóle utrzyma, bo ona to dostała te ziemię po abdykacji ojca, którego buntownicy obalili. No ale okej, jest jak jest. Budujmy dalej relacje. Tu zacznijmy też wpływać. O. A bierz, Francuzie, tą zapieczoną babę. Ja nie wiem, skąd żeś na to wpadł, że ją chcę za żonę. O, i mamy jeszcze lepszą przyjaźń tutaj. Ta, co nas wkurzyła na początku wesela, jak widać, się wszystko może odwrócić. No i czas na noc poślubną. Okej, coś się gryzie. Dowiemy się jakiegoś sekretu. Co to za sekret? Aha, czyli ma kochanka. Okej. Ma zdecydować po prostu. Okej, okay, czyli kończy. No, powiedzmy, że to było przed ślubem. Przyznała się do tego, nie róbmy aż takiej awantury. Dobra, spędzimy noc, zobaczymy, czy spędzą z tego dzieci. I przynajmniej jest naszym największym darem, więc zobaczymy. Ciekawie się to potoczyło. O, i możemy coś zwasalizować. Wykorzystajmy okazję. To mi się podoba. Czyli ten Władimir trochę słabnie. To nie jest idealne, bo też są nasi, no ale... Co tam? I myślę, że tutaj będziemy dalej szli w tą drogę rodziny. Grozi nam zaraza. Tu przyznajmy, a tu... potrzebujemy człowieka na stanowisko. Dobra, szukamy kogoś, kto przybędzie, żeby to... objąć w posiadanie.
nie da rady nam pomóc w zarządzaniu, więc to nie ma trochę sensu. Myślę, że czegoś na Kijowszczyźnie zrezygnujemy. Powiedzmy, że z tego. Dobra. No, jest w ciąży, miejmy nadzieję, że to nasze dziecko. Oj, to cnotliwa, co tak, kurde. Dziwne to. Dobra, przebaczymy jej, żeby to nie miało tutaj złego nic między nami. Przybywa tutaj. Nie jest idealny, no ale cóż. I musimy też obsadzić stanowiska znowu. Zobaczymy, co nas czeka. Kurde, ile ludzi tu wymarło w młodości naszego brata. Mamy siostrzyczce w sumie. Kiepscy ci ochroniarze, nie powiem. Najważniejsze mieć dobrego medyka, bo bez dobrego medyka jest źle. Champion jest niezły. Kat jest do wyboru, do koloru. A ciotka to ta, która była władczynią podczas naszej młodości. Okej, nie będę trzymać drewnianego kutasa. Bez przesady. I kolejna wojna. W co on tu się znowu ładował? No, bo to jest ta wojna. No nic, trzeba rodzinę chronić, ale... A nie, to są tylko jacyś, kurde... Chłopi zbuntowani, może sobie sam poradzi z nimi. Zaraz poczekajmy chwilę, bo po co mam wzywać naszą armię, jak to jest egzekucja bandy chłopów? No, no. To też bym chętnie wchłonął. Kurde, dylemat, to może tu lepiej się skupić na tym. To strasznie wolno się wchłania. Zainwestujemy. Możemy zagrać z przyjaciółką. I na co postawimy? Na wiedzę, bo z całą resztą jest kiepsko u nas. Z wiedzą jest średnio, ale wygrywamy. To jest dobre. No i ciekawe, syn czy córka? Siostrze też chyba darujemy te wszystkie, jakie tam grzechy by nie miała, nie... A, bo jest wiedźmą. Wiemy, o co chodzi. O, jak liczyłem właśnie. Zmiażdżyliśmy ich. No i tu by wypadało trochę porządków zacząć robić. Więc... Zacznijmy te granice wyrównywać, tak żeby jakoś to wyglądało. Ty je dostaniesz. O. Bo jak to się zostawi samo sobie, to potem będzie to wyglądało strasznie z tymi... Kto to tak? Nie mogę obejrzeć. O! Tutaj też jest trochę bajzel. Z granicami. To mu się nie należy. A kto ma Smoleńsk? Okej, czy ma trzy tytuły? No a to się podzieli między dzieci, nie ma tylko jednego syna niestety.
się nie podzieli, ale i tak dostaję. Trochę chcę uporządkować. Mamy władcę dyplomatę, więc raczej nie będzie go tak bardzo bolało. Tutaj konfrontacja z wasalami. Co się tu dzieje? Tu jest bałagan. Być może będziemy robić jakąś operację ratowania niedługo. W razie nie możemy. Uczta. Gdzie? No, czemu nie? Jak mówię, no raczej tu wielce wojować nie będziemy za tego władcę. Chociaż kto to wie? Już tak nieraz mówiłem, a potem koniec końców dochodziło do potężnych kampanii. Na przykład sytuacja na Węgrzech sprzyja, żeby to interweniować. Więc kolejna ciąża? Chyba była już ciąża. Zobaczmy, kto ma roszczenia tutaj, bo taki dzieciak to on się tam nie utrzyma. Teoretycznie on w przyszłości by się nadał. Powiedzmy z jakąś naszą dwórką. O. Zobaczymy. No to jest kolejny strzał na za 10 lat. W międzyczasie się różnie może wszystko potoczyć. No ale Węgry takie tutaj są trochę jednak w naszej strefie wpływów. Nie ukrywajmy. Nasz kuzyn. To jest bliska rodzina. Nie, a może jakiś sojusz by się dało tutaj ugrać? Nic ciekawego. Dalej będziemy szli w cechy. Może ją, żeby poprawiać krew. Też będzie trzeba za jakiś czas wyrównać granice, jak się nam wyzeruje. Nie mamy praktycznie kary za przesuwanie wasali. Bardzo dobrze. Czyli tu granice są tak jak trzeba. Kolejna wyprawa, zobaczymy co teraz. Gdzie tylko chcesz, cały świat jest do twojej dyspozycji. Tylko zdobądź coś zacnego, a nie jakieś... nie chcę, żeby to się rozpadło. Mimo że tego nie używamy, no ale bez przesady. To chyba bym podmienił, bo to co mamy nowe wydaje się lepsze. O. Powinien się obronić nasz krewniak. Nie wiem kto to jest, ale stał się naszym rywalem. O, to niedobrze, bo to nasz badający żywność. I krewniak z licznymi roszczeniami. Dobra. To jest bez różnicy, bo to po prostu z któregoś wesprzemy z tej dwójki. Coś wspaniałego przywieźć, naprawdę wspaniałego. I tak, myślę, że nasz władca jest kimś, kto właśnie lubiłby
przyjęcia i tym podobne rzeczy. Tu jest kryzys, któryśmy odziedziczyli, nie wiem. Tutaj chyba. Tak. A czy tu się sfeudalizuje, czy dalej plemienne? Tak, chyba się sfeudalizowało już wreszcie. Nie wszystko jeszcze, ale większość. Przypomnijmy sobie, gdzie są nasze kopalnie. Jedna jest tu. Jeszcze to kultura nieodpowiednia. Czy co? Myślę, że zaczniemy pracować nad tym, żeby usuwać stąd węgierską kulturę i wprowadzić mołdawiańską, bo jak tutaj widzicie, tu się ładnie rozwija samoczynnie, a tutaj mamy wszędzie Węgrów jeszcze. Tu miejmy nadzieję na jakieś podziały. No, miał synów, to może to się dziedziczą. I mamy również syna dziedzica. Zobaczymy. Drakszan, co za kurde imię. Może takie mołdawiańskie imiona są. Francja żyje i Italia też. I to Karolingowie, Italia tak dyskusyjnie, chociaż zakładam, ten sojusz z Bizancjum ich boli, bo Bizancjum ma 101 wojnę. A nasi cwaniaki się do Bizancjum wbili z jakąś, widzę, akcją podboju, co ciekawe. No to nie jest ich wojna. No tutaj wikingowie, ja bym mu nawet pomógł przeciwko tym wikingom, bo ja tu wcale tych wikingów bym nie chciał, no ale on nas nie lubi. Córek zdolnych nie ma, więc na ślub nie ma co liczyć, więc tutaj nie ta droga. No zobaczymy, jakby nie upadnie za bardzo, to po prostu dokonamy rozbioru kolejnego Białorusi, zobaczymy. Więc obserwujemy, co tu się wydarzy. Powiedzmy, że nie jesteśmy pewni, co o tym myślimy. To jest szczery, czyli nie będzie tutaj kłamał, żeby mieć lepsze relacje. Dobra. Ta tutaj już dużo płaci. Więc w sumie niech już tak jest, nie będziemy z niej więcej wyciskać. Chyba to nie jest człowiek, który by tutaj chciał jakoś specjalnie wyciągać też pieniądze od kościoła. No i obserwujemy. Ci to przetrwali dzięki nam. Skupmy się na własnych wasalach. Myślę, że wewnętrzna polityka tutaj jest dla nas ważniejsza. Super. Tu bym sobie pozwolił na podmiankę. Na szpiega. No dobra, możesz być, że jesteś kiepskim szpiegiem. Lub terytorialnie może jacyś najwięksi nie jesteśmy, chociaż, ale pod względem waleczność naszej armii to jest dobrze. Zainwestujemy i tak tego raczej z naszego życia nie wchłoniemy, więc
kojarzę, żona stwierdza, że władca śmierdzi, po prostu. Spróbujemy to naprawić. Nie przesadzajmy, nie jesteśmy jakoś rozrzutni, po prostu sobie weźmiemy najtańsze wersje. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś tragedia. Inaczej byśmy tego po prostu nie dokończyli, tyle za takie pieniądze, więc lepiej nie przesadzać. Kuzyn... To jest... Dobra. Były już kiedyś więzi, teraz powiedzmy się rozeszło, ale trudno. No dobra, zobaczmy, co to za zapachy sobie stworzyliśmy. Podobają mi się. Myślę, że będziemy z tego korzystać. Powiedzmy, że tego rezygnujemy. Coś nam wywaliło, tylko nie wiem co. A widzicie, nie możemy tego nie nosić, bo nam limit domeny zwiększa. Okej. Zagramy. Zje nas. Nastawiamy na wiedzę, chociaż... Kurde. Więcej szczęścia niż rozumu. Chyba w tym Czarnobylu mu rozum odebrało. A niech spróbuję. Stary, prawda? Ten wspaniały przedmiot to jest wielki zając z Ashi, który nic nie daje. Ludzie, jeździłeś przez pół świata, żeby skórę zająca przynieść, to... Powinniśmy ciebie wygarbować na skórę. No niestety... Coś tu się dzieje? Ktoś się poszerza terytorialnie? Nie wiem. A, czy bym stracił tu na rzecz czegoś? Nie wiem. Bo tu granice nie przebiegają dokładnie po linii, ale tu nie zamierzam się wpychać. A tu obserwujemy, co się wydarzy. A, bo to zdobyliśmy. Tego się nie spodziewałem. Ciekawa sytuacja. No, no. Chcemy być widziani jako szczodry władca. Mistrz polowań nam gdzieś zaginął. Może jednak rzeczywiście odpuścimy to, a skupimy się z powrotem na tym. Czemu ją aresztował, nie wiem. Osobiście, nie będę z całą rodziną się od razu o to bił. Weźmy kogoś dobrego. Też już osiągałem pomału ten poziom, kiedy możemy sobie pozwolić na ludzi, którzy się znają na tym, a nie na wpływowych polityków czy tam wasali. Tu
coraz większy bajzel się dzieje. O dziwo, ten młody trzyma się na tronie. Ten gdzieś wyjechał. Zamiast być na dworze u nas, więc na razie plany antywęgierskie idą w zapomnienie. Czemu nie? Widzę. Nasza rodzina jest widziana jako dobra partia na świecie. Jeżeli takie odległe państwa tutaj chcą się z nami koligacić. No i czy w Polsce jest dość duży bajzel, też by się w sumie można było wmieszać w te sprawy. Jakiś biskup, ten trochę stary, ten Herbunałęcz. Jest kobitka, więc raczej by było ciężko ją wepchnąć na tron. Najprędzej ten by się nadawał, chociaż jest ten ma, a dzieci nie będzie miał. Więc ten by się chyba tylko nadawał, ale ma już 50 lat. Powiedzmy, że ta dwórka. No zobaczymy. Czy on jest ledwo żywy. Tak trochę wątpię, żeby zdołał spłodzić dziedziców. Ale kto to wie? No i czekamy. Jakie ty masz roszczenia? No. Gdzie to w ogóle jest ta Wielkomorawia? Tutaj. W sumie. On jest z naszej rodziny już, czyli jak najbardziej warto. Nawet dosyć spore terytorium. Dobrze, wyruszamy. Skorzystajmy z tego, że mają własne problemy. Wilka i silnego wezwijmy. Powinni wystarczyć. No, a to była ciekawa sytuacja, że on tutaj przejął całą prowincję. Nie jest zbyt silny, o dziwo, mając takie terytoria, ale... Okej. Okay. Nasz marszałek się nie spisuje. Dobra, wybijmy te owce, żeby nie roznosiły zarazy. Dajmy kogoś, kto się na tym zna, od razu koszty spadną. Legenda. Czyja? Chyba nie ma to sensu. W ogóle te legendy mówię są dopiero sensowne, jakieś naprawdę potężnym imperatorem. W innej sytuacji ich koszty są zdecydowanie wyższe od tego, co można ugrać na tym. O nie, Ruslan. Kto teraz tu rządzi? A, na szczęście dalej nasi. Zresztą chyba tak jest, to wszystko nasi, tylko różne linie. Ptak do łowów. Wiecie co, w sumie jak wydaliśmy tyle na ptaka do łowów, to zorganizujmy sobie polowanką. O. Gdzieś tam w
Siedmiogrodzie. Mi się... A po co ja tu wziąłem przecież? No, to mi też nic nie pomaga. Trudno, gdzieś jest niebezpiecznie. Spróbujmy tak, to są jakieś leśne ustępy niebezpieczne. Bądźmy mili dla miejscowego kultu. Bohatera czy świętego. Niestety ta wojna będzie nas kosztować. Chociaż jak będziemy łapać sporo ludzi, to może. Znów odbudowa. Nie, na tym to my się nie dorobimy. Kaczka. Nie jest to najbardziej dumne zwierzę, ale okej. Okay. Zbierzemy sobie jakieś zioła. Władca jest zielarzem, ja dobrze pamiętam. Tak jest. Pogadajmy później. No, i teraz czy ptak stanie na wysokości zadania? To się zgadzam. Okej, jakiś wilk atakował. Będziemy walczyć z wilkiem. Ten wilk na kaczkę się rzucił upolowaną przez sokoła dziwnie. No, jak już narobiliśmy tyle tutaj gnoju z tym wilkiem, to się nie dziwię, że nic nie upolowaliśmy. A sio, nic ci nie oddam. Dobra, te roślinki sobie sprzedajmy. A na razie ostrzyczka. Niech poczyta z jakiejś księgi Mołdawian. Z jakieś traktaty mołdawiańskie. O, i rodzi nam się córka. Niestety odziedziczyła garbatość po nas. Jakaś wojna domowa widzę. Bądźmy bardziej ostrożni, bo to cholera wie, co się wydarzy. Chyba widziałem Bułgara. Nie, to są Bawarczycy raczej, przepraszam. Tymi trzeba się zająć. Bardziej mnie tu martwi, że to są jakieś przeróżne siły trzecie. Najpierw rozwalmy to. Teraz ruszamy w pościg. Na szczęście nasi sobie poradzili, bo już się bałem, że ich te wojska to są jakieś chyba austriackie. Tak. Rozjadą. Okej. Okay. Jakiś rycerz niestety poległ w walce. W sumie to wygrywamy. Nie będę mówił, że nie. A, trochę się odstresujemy kosztem biskupa. Nie będę żadnych legend cudzych rozwijał. Lepsze relacje. I znów wykorzystajmy.
Dobra, na razie jakoś wielce nie używamy spisków, to może być kolejny zdobycz. Czemu już 50% w bitwach, a gdzie tam? Czyli jeszcze warto byłoby ich ze dwa razy przemielić po drodze. Węgry stają w tyłek tak od Austriaków. On też ma sobie poradzi. Kolejna wyprawa. I ślub. No, te wszystkie, znaczy głównie wojna nas kosztowała, dlatego nie mamy takich zysków, jak mieć powinniśmy, dlatego to nas boli. Ja bym to wziął szturmem na razie. O. I na trochę bym odesłał siły do domu. Przez te 8 miesięcy się zregenerują. W międzyczasie sojusznik będzie robił swoje. Jeńcy są kiepscy, ci co się złapali. W sumie na polowanie u wasala. Jakieś bagienka z kolei. Zły omen. Niby dobre. Ale zaryzykujmy. A no, przecież nie będę. To jest toaletowy przedmiot wysokiej jakości. No, to jest ufny i tak mówię, kurde. Może powinniśmy. A spokojnie. Co się z siostrą stało? W nieznanych okolicznościach. Badziewie wyprodukował. A mam jeszcze młodszą siostrę. Nasza matka, co się jej stało? Na tyfus zmarła. Dobra. Niech do nas dołączy w sumie. Jak się przekonaliśmy. Naprawdę lubią badziewie produkować. Wojna grzęźnie. Znów nazbieramy zielska. Hej, tam widzę wrogie siły, więc zbierzmy co nieco przy granicy. Dobra, na siłowa wasalizacja. A nóż się przyda. Kolejny syn, niestety garbaty, widzę. Garbatość się trzyma naszej rodziny. Niech się spróbuje zmierzyć z tymi bandytami. I mu wyszło. Jak z nami podróżuje, może miejscowi się obrażą, ale trudno.
Nie potrzebujemy pełnych sił. Nawet lepiej będą mniejsze koszty, że siły są takie częściowo zmobilizowane. Nie, spróbujmy tego miejscowego, że... O kurde, jeszcze się zaraziliśmy czymś, czyli żołądkowo pewno. Się nie zaraza, a inny choróbska. Zmierzymy się z tym cwaniaczkiem. Nawet chory władca go pokonał. Ten tutaj tak łazi, że cholera wie, którą stroną w końcu podejdzie. Albo żadną, taką opcję też widzę istnieje. Jakąś broń by chciała zrobić. Ufam jej ocenie. No kurde. Za dużo zaraz i to nas leje po kieszeni po prostu. Dobra, tu są lepsze pieniądze. Stawmy nasze umiejętności wojskowe, żeby na tym oprzeć pomysł, jak to zrobić. Ja nie chcę głęboko w głąb tej Bawarii łazić, to jest duży kraj. Nasze rywal, nie będę mu kobitek szukał. O, to już się lepiej prezentuję. Właśnie, co możemy zrobić? Tutaj tego zajczyka, co przyjechał z końca świata, powiesimy. Myślę, że to też tam średnio potrzebne. Władca, że nie chcę strachu budzić, chociaż u komuś to się może przydać. My wystawimy sobie na pewno to. Ale jakbyśmy chcieli bardziej władcy zastraszającego, jak najbardziej fajna rzecz. Warto pamiętać. Kolejna ciąża naszej małżonki. O kurde. Widzę, że wróg jeszcze rzutem na taśmę coś zebrał. I to będzie ostatnia bitwa w tej wojnie, jeżeli się wszystko dobrze ułoży. Tak jest. Dedykujmy to małżonce. I rzeź Bawarczyków. Dobrego wodza mieli. Ale im nie pomogło. W sumie tu widziałbym powód, żeby wziąć zakładnika. Pięknie. I tak oto powołaliśmy do życia ponownie Wielkomorawię rządzoną przez naszych. Zobaczymy, jak na ile się twardo to utrzymają. Od razu weźmiemy sojusz. To trochę powinno zwiększyć szanse, że od razu ich nie wdepczą w ziemię miejscowi. Dobra. No nic, na tym skończymy, myślę, odcinek. Sporo się wydarzyło. Przetrwaliśmy, nawet się rozwinęliśmy, powiedział. Dużo się nie oderwało, i czym to się oderwie, chociaż tu widzę znów jakaś wojna domowa. A on się wdał wewnętrzne wojny wewnątrz
tego kraju. Tam, mówię, dalej w cholerę dużo tych niewiernych. Tu bym roszczeń potrzebował, żeby pozbawić go tych ziem, bo jak tu zacznie się umacniać, to na co dobrego z tego nie wyjdzie. Tu się to pomału rozwija. Zobaczymy, jak to wszystko się ruszy. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.